Baranowice. Tu mieszka rodzina Gipleya. Niestety pewnego dnia Gipleyka nie wraca do domu z pracy i Gipley postanawia ją odnaleźć. W trakcie poszukiwań znajduje dziwną, tajną bazę. Okazuje się, że jest to pułapka zastawiona przez Gipleykę, którą opętał Herobrine. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 10 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay, w sumie od rana powiem Wam, że jestem strasznie zabiegany, jest już południe i wracam do domu, tylko mam takie dziwne przeczucie, ponieważ dzwoniłem do Gplay jakieś 5 razy, żeby już mi grzała obiad w domu, a ona nie odbiera, jestem ciekaw, czym ona jest taka zajęta, także słuchajcie, dzieci też już powinny być w domu, ze szkoły już chyba powracały, idziemy teraz, jestem mega głodny, idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje, ale mam takie jakieś, nie wiem, dziwne, złe przeczucie. Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie, już teraz koniecznie zostawcie subika z dzwoneczkiem i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety, możecie też zostawić kciuka w górę i miło będzie, jak napiszecie jakiś komentarz, na przykład pod koniec tego filmu, jak Wam się spodoba, to napiszcie, spodobał mi się ten film. Okej, także my wbijamy, zamykamy tutaj drzwi i zobaczymy Gplayka, Gplayka. Mówiłem Wam, że nie wiem, gdzie jest mama. Janek, przestań już. O, tata, Gplayek, przestań to, cześć. Dzień dobry, cześć dzieci, w ogóle, gdzie jest mama, co? Gdzie jest w ogóle obiad? Ja myślałem, no że właśnie... wszystko już będzie przyszykowane. Ja dzwoniłem 5 razy do Gplayki i ona w ogóle nie odbiera. Gdzie ona poszła, co? No właśnie, tato, słuchaj, przyszliśmy ze szkoły i myśleliśmy, że będzie to jakiś obiadek dobry, a ten nic nie ma, słuchaj, i mamy nie ma, wiesz? Dobra, mamy nie ma, czekajcie, po prostu, nie wiem, gdzie jest, no. Bardzo dziwna sytuacja, bo w sumie Gplayka zawsze nam przygotowywała obiad, wy jesteście pewnie bardzo głodni. O, tutaj mamy jeszcze starą pizzę, także ja tutaj wam ją dam do jedzenia. Zjedzcie sobie. Ja biorę ten kawałek, ja biorę. Dobra, Janek, podzielcie się. Ja biorę go, ja Synku, biorę, spokojnie, spokojnie, uspokójcie się. Janek, tato, stój i Gplayek też, nie kłóćcie się, przestańcie. Janek, dobra, tato, Janek, chodź. Stój. Gplayek, drzwi, no. Przestań, Janek, czemu w ogóle ty już jesteś taki skory do kłótni? Macie się podzielić. Jedna no trzecia dobra. Jest dla ciebie, jedna no trzecia dobra, jest dla Janka, Janek, jedna trzecia dla Gplayeczki. Także słuchajcie, macie się nie kłócić. Musimy odnaleźć mamę. Nie wiem, gdzie ona jest, czy ktoś ją porwał, czy coś. W sumie, jak rano już wstałem, to już jej nie było. Myślałem, że do pracy poszła, to może ja bym poszedł, nie wiem, pojechał szybko, może ona w pracy dłużej została, bo ona w przychodni teraz pracuje. To nie wiem, może jakiś cięższy przypadek miała. To synku, może ty się tutaj rozejrzyj w okolicy. Okay. Pilnuj też swoje rodzeństwo i zjedzcie sobie dobra. Pizzę, a ja szybciutko tutaj wsiadam, biorę na głowę samochód, zawrócę sobie, jadę do przychodni, także do zobaczenia. Pa! Ja nie mogę, dziwna sytuacja, słuchajcie, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Gplayki nie było w domu i żeby nie przygotowała obiadu i w ogóle się nie odzywała, zero kontaktu, nawet w przychodni zawsze odbierała telefon. Okej, tutaj jest przychodnia, ponieważ od ostatniego czasu pracuję dokładnie tu. Tu jest taka, wiecie co, miejska przychodnia. Jeśli ktoś ma jakiś problem, zachorował, no to oczywiście Gplayka tutaj pomaga. Jest tutaj z zawodu właśnie w sumie lekarką, o, jakby dobry, ktoś nie wiedział. Dzień dobry, o, panie Gplay, dzień dobry. Dobry. Pani pracuje tutaj tak? z moją żoną Gplayką. Tak. Jak tam, gdzie ona jest, co? Pan nie była, no właśnie nie, właśnie w sumie chciałam się pana o to samo spytać, bo dzisiaj nie przyszła do pracy. W ogóle dzwoniłam, nie odbiera telefonu, myślałam, że na przykład jest chora albo coś, dlatego no po prostu już nie niepokoiłam, ale nie mówi? Było jej. Chwila, ja muszę usiąść, słabo aż spokojnie. Mi się zrobiło. No jak to Gplayki nie ma, nie było jej w pracy, od rana gdzieś zniknęła. Pani doktor, po prostu musi spokojnie. Pani mi pomóc, ja nie wiem, co proszę, mam zrobić. Spokojnie, ja nie wiem, ja się chyba rozpłaczę normalnie tutaj, pani pana. Doktor. Spokojnie, nie, na pewno wszystko z Gplayką jest... Spokojnie, niech pan nie płacze, będzie wszystko dobrze. Proszę pana, spokojnie. Jacie, może niech pan sobie tutaj zje, może tutaj lejsy są, normalnie KitKat jest. Proszę sobie spróbować troszkę. Dobra, o, tylko za nie darmo. Mam pieniędzy, nawet nie wziąłem pieniędzy. Pani kochana, pani mi pomoże, oj, ja nie wiem już, co mam zrobić. Ja już panu pomogę. Wypłaczę się chyba, wypłaczę się. Proszę, ja nie wiem, gdzie mam jej szukać. Po prostu proszę zawiadomić policję. Ja idę tutaj, będę jeździł i znajdę ją. No. Proszę pana, to niech pan jedzie już na policję. Ja oczywiście popytam inne koleżanki moje i koleżanki Gplayki, czy ją po prostu widziały. Spokojnie, dobra. Wszystko będzie dobrze. Proszę iść to zgłosić na policję najlepiej. Dobra, tak, dobra, najlepiej. Dobra, to ja tutaj już jadę, dobrze. Proszę pani. Dziękuję dobrze. Za pomoc. Okej, okay, słuchajcie, nie ma Gplayki w pracy. No po prostu tragedia. Nie wiem, gdzie ją wcięło. Jest sytuacja naprawdę bardzo, bardzo podejrzana. Jedziemy czym prędzej i musimy się tutaj rozglądać, bo może, nie wiem, ona jakiegoś głupiego mi trolla robi naszej rodzinie. Ej! Czekajcie,
kogoś tam widzę, ej. Dobra, podjedziemy. Ej, to jest ktoś podobny do Jiplejki, ale patrzcie na te oczy czerwone. Co to są za czerwone oczy? Jakaś, nie wiem, brudną koszulkę ma. Ej, czekajcie, podjedziemy tu powoli. Może wysiądę z auta, żeby tutaj nie słyszała silnika. Ona gdzieś idzie, ej, może będziemy ją śledzić. Co ona kombinuje? Nie wiem w ogóle, czy to jest Jiplejka, bo w ogóle inne oczy ma, ale jest ubrana identycznie jak Jiplejka. Ma nawet taką samą fryzurę, słuchawki na głowie. Ej, no gdzie ona tutaj, słuchajcie, idzie? Dobra, idziemy, słuchajcie, tutaj. Cały czas mówię, słuchajcie, ale po prostu jestem mega zestresowany. Jiplejka, Jiplejka, stój! Jiplejka, ej... Ja nie mogę. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ej, tutaj coś zostało. Co, jakieś ryby? To pewnie jakiegoś wędkarza. Ej, gdzie ona zniknęła? Słuchajcie, Jiplejka gdzieś tutaj była i zniknęła. Dziwna sprawa. A może tu ona poszła? Ej, tu jest jakaś tajna baza. No ciekawe, tajna baza, ale kogo tajna baza? Jiplejki? To było dziwne. Ona w sumie tak jakby mnie widziała, ale nie chciała ze mną rozmawiać. Nie wiem, dobra, wejdziemy tutaj, zobaczymy, co w tej tajnej bazie. Ej, nic tu nie ma w ogóle w tej skrzyni. Chwila, chwila. Ej! To jest jakaś pułapka? O, Jiplejka, Jiplejka, co się z tobą stało? Ej, czemu ty masz takie czerwone oczy? Co to jest? Co się z tobą dzieje? Ej, Jiplejka, wszystko w porządku? Ja ci już wszystko powiem, słuchaj. Co ty robisz? Ja normalnie jestem już twoją Jiplejką. O, Jiplejka, co ty mnie bijesz tutaj? Nie torturuj mnie. O nie, ja muszę tutaj usiąść. Specjalnie dla ciebie, tortury specjalnie dla ciebie, Jiplejka. Proszę, tylko nie ty pistonem, nie przygniataj. Nie zgniataj mnie pistonami. Ała, kolce. O nie. Moja specjalnie pułapka na ciebie, specjalnie taki troll normalnie, taki fajny, słuchaj, bolesny troll, no specjalnie dla ciebie, jeszcze może Teraz będę się wyżywać. Nie, proszę, nie, Jiplejka, moja głowa, proszę cię, daj spokój, przecież ty jesteś moją żoną, czemu taka jesteś, co ci się stało, ty nie jesteś sobą, ty masz jakieś czerwone oczy, Jiplejka, powiedz, co się stało, Jakoś się tak inaczej czuję, słuchaj, jakoś się inaczej czuję, tak bym chciała robić złe rzeczy, chciałabym każdemu zrobić krzywdę. Tak się czuję, słuchaj. Nie, no Jiplejka, coś jest nie tak, do lekarza ciebie. Ktoś cię zaraził, może jak byłaś, nie wiem, u siebie w klinice. I przestań, proszę cię, już mnie nie torturuj. Tutaj cię zamknę i teraz za godzinę wrócę i będę cię dalej torturować. Także miłego normalnie tutaj pobytu. No patrz, Jiplejka, ja nie mogę. Co się stało z moją żoną, słuchajcie? Coś z nią jest nie tak. Ona nie jest sobą, nigdy nie miała takich czerwonych, złych oczu. Nie była taka zła, była miłą kobietą. I coś się stało, nie wiem, czy ktoś w przychodni ją zaraził jakimś wirusem albo czymś, nie. Ej, chwila, synek, wypuść mnie, wypuść, szybko, otwórz drzwi. Czekaj, a co to jest? Nie, synku, to jest niebezpieczne, przestań, nie rób tak, Proszę szybko przejść. Dobra, czekaj, bo tu są kolce, ale się pokułem. Patrz, co to jest za mechanizm, wiesz, kto za tym stoi, zgadnij, synku. No, kto stoi? To? No, twoja mama, Jiplejka, jak chcesz zobaczyć, co ona wymyśliła, jakieś pistony przygniatające, normalnie mi głowę przygniatało, wiesz, jak to bolało, to takie bolesne i ona chciała mnie torturować, powiedziała, że za godzinę tu z powrotem wróci i będzie dalej mnie torturować, no ja po prostu nie rozumiem, o co chodzi. Bo ja usłyszałam właśnie krzyki, słuchaj, ja tam szukałam naszej mamy, usłyszałam krzyki, ale widziałam, jak ktoś stąd odchodzi tam, ale nie, no tato, słuchaj, musimy opracować plan, mówisz, że co, moja mama, Jiplejka stała się zła, czy co? No słuchaj, ona, nie wiem, ona nie była sobą, ona chciała mnie torturować, wyobrażasz sobie mnie, swojego męża chciała torturować, miała czerwone oczy, była jakaś brudna, ja nie, spokojnie, syku, spokojnie, nie. Nie płacz, nie płacz, wszystko dobra. Dobre, mi też chce się płakać, przestań płakać, tato, bo też cię popłaczę. Spokojnie, tato, nie płacz, będzie dobrze. Straciliśmy chyba mamę, ja nie wiem, wiesz co, nie wiem, może jakieś antidotum ona potrzebuje wypić, nie wiem, czy czymś się zatruła, zaraziła, czy ktoś za tym stoi, tato. Nie wiem. A może ktoś ją porwał, słuchaj, coś jej zrobił, nie wiem, no coś musimy wymyślić, wiesz? Ja się muszę do czegoś przyznać. Ej, chwila, a co tutaj tyle śmieci jest? Dobra, tato, nie co patrz to się, jest? Nie proszę cię, dobra, tato, słuchaj, kamery? Ja się muszę do czegoś przyznać, no kamery, to ja, to moje, słuchaj, to moje i co ty zrobiłeś, synku? Co się stało? Mów natychmiast! Taka mama jest. Dobra, słuchaj, tato, chodź za mną, no tak przeze mnie, bo no normalnie ja z Bartkiem wczoraj w nocy odprowadziliśmy rytuał, który przyzywa Herobrine'a tutaj. Co? Rytuał wskrzeszający Herobrine'a? To jest bardzo niebezpiecznie. Co? Totem Herobrine'a zrobiliście? Synku, oszalałeś? Wiesz, jakie to jest niebezpieczne? Ja nie mogę, co wy nawiot sobie rozbiliście tutaj? W nocy uciekłeś z domu, tak? Uciekłeś, pewnie oknem wyszedłeś i sobie tutaj odprawialiście te rytuały, pewnie spaliście tu w namiocie. Się nie bałeś tego, synku? No
YouTube'a kręciliśmy, a poza tym, to wiesz co, normalnie kolega z klasy, ten powiedział, Zbyszek, że, no, że my jesteśmy cieniascy, to my chcieliśmy to nagrać normalnie na kamerze z Bartkiem, pokazać, że my się nie boimy jakiegoś tam Herobrina. Synku, ale w ogóle teraz to wszystko nie wyszło się, wszystko się składa w jedną kupę. Ej, Złaś, ja tutaj siedzę. Słuchaj, sytuacja wygląda tak, że najprawdopodobniej Herobrine opętał naszą mamę i to teraz przez Herobrina ona jest taka zła i może, wiesz co, gra teraz w jego drużynie. Nie wiem, czy będziemy musieli teraz najpierw zwalczyć Herobrina. Musimy go, nie wiem, na pewno jakoś się uzbroić, pokonać go. Nie wiem, może zgasić ten, tylko chyba nie można gasić to temu, jeśli się nie pokona Herobrina jeszcze, prawda? Tak słyszałem przynajmniej. Dobra, tak, słuchaj. Tato. No. Idź na policję, ja miałem jechać na policję, ale po drodze spotkałem G-Playkę. Masz wszystko zgłosić, a ja tutaj pójdę, no zresztą nie powiem ci, gdzie pójdę, to jest tajemnica. I muszę się uzbroić po prostu. Muszę się uzbroić, także ty leć szybciutko. No dobra, pa, uważaj na siebie, synku. Dobrze. Ja nie mogę, słuchajcie, jesteśmy w mega niebezpieczeństwie. Synek wstrzecił Herobrina i najprawdopodobniej Herobrine upętał G-Playkę. Ale na szczęście mam tajną kryjówkę, o której nikt nie wie. Nikt z mojej rodziny, no kompletnie nikt. Słuchajcie, tutaj jest ta kryjóweczka moja w obrazie i dzięki temu będę mógł się trochę uzbroić i może uda nam się właśnie spotkać i pokonać tego Herobrina. Zobaczcie, takie mam zbrojki, ta jest bardzo fajna, bardzo fajny kamuflaż, możemy się dzięki temu, słuchajcie, schować i ubierzemy tą właśnie zbroję. Dodatkowo ma ona taki efekt, że jeśli się spada z wysokości, to się spada powoli jak listek. Okej, weźmiemy jeszcze sobie tą na szybko, tą zbrojkę, w razie gdyby trzeba było walczyć. I zobaczcie, tutaj synek normalnie na YouTube'a sobie nagrywał odcinek, no po prostu nie wierzę. Na Herobrina najprawdopodobniej to będzie najlepsza opcja, normalnie taki trójzębowy mieczyk, patrzcie jak to wygląda. I jakieś pułapki pewnie, nie? Będziemy musieli też pułapki. Mamy, słuchajcie, minę, taką pułapkę. Weźmiemy może jeszcze taką pułapkę na niedźwiedzie i tą maś. Myślę, że słuchajcie, tyle starczy. Dodatkowo weźmiemy jeszcze jabłuszka. Bardzo jestem, słuchajcie, zadowolony, że w ogóle zrobiłem tą pułapkę tutaj. Jeszcze taki mieczyk i myślę, że jesteśmy w razie co... A, jeszcze na szczęście taki demoniczny po prostu kamień, który przynosi szczęście. I teraz jak może rzucę nim Herobrina, to straci panowanie nad sobą czy coś w tym stylu. Nie wiem, mam przynajmniej taką nadzieję. Teraz musielibyśmy w ogóle go znaleźć i z nim porozmawiać, a on w ogóle potrafi się zamieniać w różne zwierzątka, słuchajcie, dlatego to też może być Herobrine. Nawet ten zajączek, który sobie tutaj kita... Ktoś tam lata, to chyba on! O nie, patrzcie, poszedł tam, w to miejsce, gdzie został wskrzeszony. O nie, rozmawia z G-Playką, co oni tam knują? Musimy podsłuchać ich rozmowę, zobaczymy. Glejka, słuchaj, to tak, po pierwsze musisz iść do wodociągów i tam właśnie daj tą miksturę, którą ci przekazałem. Ona zamienia wszystkich w moich sługów, służących po prostu i przez kanalizację dostanie się do każdego domu w tym mieście. Każdy jest będzie zainfekowany, a teraz ty, mój sługo, ja ci teleportuję tam. Jesteś gotowa? Tak, jesteś gotowa? Nie. 3, 2 i 1. Dobra, już, świetnie. Ej, gdzie moja Glejka? Gadaj, gdzie moja G-Playka, słuchaj, mam super trójząb na ciebie i zaraz cię pokonam. Ej, co ty, ciebie nie da się bić? Ej, co ty zrobiłeś? Dobra, zakopię cię, słuchaj. Nie, ej, co ty robisz? Nie, co to jest? Ej, oszalałeś? Chciałeś, ja nie mogę, wszystko zniszczyłeś praktycznie, twój totem prawie zgasł, haha, zaraz go zgaszę, rozumiesz? Zostaw, dobra, to słuchaj, w takim razie jak chcesz go zgasić, to teraz normalnie po tobie będzie, rozumiesz? Ej, co ty robisz, czarujesz jakieś, robisz czary? Czaruję, słuchaj, robię czary. Daj spokój, chodź tutaj, dogadajmy się jakoś, Herobrine, słuchaj, jestem skory w ogóle do negocjacji tak naprawdę, no wiesz? Słuchaj, wiesz co ci powiem, że ja po prostu opętałem twoją żonę, tak, dokładnie, G-Playkę. I teraz po prostu ona jest moim służącym, a teraz ty zginiesz. Jesteś gotowa to 3, 2, 1. Nie, a czego chcesz? Ej, co ty mnie przeteleportowałeś do siebie? Co ty robisz? Potrafię spadać. Haha, mam super zbrojkę i potrafię powoli opadać. Jak liście. Nic mnie to nie ruszy, a myślałeś już, że mnie załatwisz, tak? Ej, co ty tutaj, co ty znowu kombinujesz? Właśnie, tak, zagradzam ci drogę, żebyś nie mógł przejść, rozumiesz, żebyś był uwięziony tutaj, będziesz uwięziony w tym oto piasku. Ej. I jeszcze dodatkowo zniszczę ci dom, chcę, żebym ci zniszczył dom. Nie, proszę, nie wysadzaj patrz, nic, patrz na to. proszę cię, nie, dobra, Herobrine, ja już nic nie robię, nie będę ci nic robił złego, i proszę, daj mi już spokój. No to dobra, no to na razie, słuchaj, ja w takim razie się teleportuję, 3,
Dobra. A jeszcze, wiesz co ci powiem? Słuchaj, no nie a wiem. Jak będziesz próbował normalnie pokonać mnie oraz twoją w sumie żonę Gplayka, to będzie po tobie, rozumiesz? Dobrze, Herobrine. Zatem 3, 2 i nara, pa! No, ja nie mogę, zniknął! On potrafi czarować, dobrze, że miałem w ogóle tą zbroję, słuchajcie, bo dzięki niej potrafiłem upadać. Co najlepsze, nagrałem wszystko, wszystko jest nagrane, cała akcja, kiedy Herobrine tutaj atakuje i w ogóle, że w ogóle on istnieje, jest dowód. I nawet na policji to będę mógł pokazać. Słuchajcie, najgorsze jest to, że podobno oni poszli do wodociągu, wodociągi są tutaj, Gplayka tam poszła i miała wpuścić jakąś miksturę i zarazić wszystkich mieszkańców miasta. Ja nie wiem, co mam teraz tu zrobić, tato, ale patrzę, synku! Tutaj, przy tam, gdzie wskrzeszałeś Herobrine'a, ty gdzie jesteś? Ja jestem koło domu, słuchaj, tato, wiesz co, byłem na policji i dali mi coś, słuchaj, co ci na dali? Herobrine'a, podobno... Synku, ja z nim stoczyłem walkę, on jest niezniszczalny, on potrafi się teleportować, teleportować innych. Zobacz, co on tu narobił, zniszczył wasze tutaj całe obozowisko. I w ogóle najgorsze, że poszła nasza mama, dostała od niego rozkaz i poszła wpuścić toksyczną, wiesz co, ciecz do kanalizacji, żeby każdy był po prostu, wiesz, w armii Herobrine'a. Fajna, że tak powiem, tak to ci wytłumaczę. Tylko musimy tam pojechać szybko, wiesz? Dobra, tatuś w ogóle, on sobie, dobra, to ja ci dam, może weź sobie na ten, a ja na drugi rowerek. Słuchaj, mam specjalną broń, którą dała mi policja, słuchaj, to jest specjalna broń na Herobrine'a. Podobno trzeba ją jakoś specyficznie użyć, zatem pokaż, chodź, pokażę, jak co? To wygląda. Tak. Ja nie wiem w ogóle, czy istnieje jakakolwiek broń. A, to jest jakaś magia. No tak, magia jeszcze mogłaby zadziałać na Herobrine'a, wiesz? A to jest mikstura jakaś osłabiająca. To wszystko? Coś jeszcze? Nie, tutaj jeszcze mam tak. Po pierwsze, na Herobrine'a musisz użyć 4 specjalnych TNT. Po prostu zrobić taką pułapkę. To jest jedno TNT, drugie, takie i jeszcze takie. I dodatkowo, po to TNT go osłabi te 4. A na końcu musisz dać najmocniejsze, jedne z najmocniejszych. Masz 20 i masz 100. A 5 to tak, żebyś miał po prostu dla siebie. Także, czyli słuchaj, który jest, wiesz co, ostateczne TNT, które go zniszczy, co? Razy 20? To jest razy 20, tak, razy 20 podobno mega działa. No i masz jakieś płytki naciskowe albo narzędzia, słuchaj, moglibyśmy zrobić na jego jakąś pułapkę, nie wiem, musimy go wziąć w zasadzkę. W ogóle szybko, synku, bo teraz, kurczę, Gplayka może wstawić to wszystko do wodociągu, w tą miksturę złą, dlatego musimy się spieszyć. Dawaj szybko, masz coś jeszcze, to wszystko, co dostałeś od policji? Nie, mam jeszcze, słuchaj, właśnie te płytki i to wszystko to ci tutaj może zostawię, a ty już idź tam opanuj sytuację, co? A, dobra, ty już tutaj robisz, słuchaj, coś? Robisz tutaj pułapkę? Tutaj ci zaznaczę, żebyś tutaj sobie zrobił, dobra? Dobra, ja szybko jadę. Tutaj są wodociągi, jak widzicie, spływa tutaj woda i po prostu całe miasto dzięki temu zaopatruje się w wodę. Musimy tam szybko pójść i zobaczyć, czy nie ma tam Gplayki, czy jeszcze nic złego nie zrobiła, okej. Okay. Także, o nie, drzwi są zamknięte. Dobra, czekajcie, tutaj Cynek mi dał jakieś dynamity, to może byśmy to dynamitem spróbowali. Nie ma w ogóle, słuchajcie, nawet zapalniczki, także spróbujemy dynamitem. Mam nadzieję, że to nie narobi za dużo szkód. Wow, ała, dostałem, ale słuchajcie, dobra, jest przejście. Patrzcie, w ogóle tutaj też mają pod ziemią jakieś mechanizmy. Okej, tutaj już jest przejście. Na razie tutaj nie widzę Gplayki, ale w ogóle patrzcie, jakie biuro, laboratoria jakieś mają, mikroskopy. Pierwszy raz w ogóle jestem tutaj. Okej, tutaj też nie ma Gplayki. Widzę, że wszystko jest okej. Tutaj też wszystko w porządku. Ej, a na samej górze zobaczymy. Ej, tutaj też nie widzę jej. Ej, chyba w ogóle jej tutaj nie ma. Chyba, że już wpuściła tą dziwną ciecz. No nie mam pojęcia zielonego. Wygląda wszystko w porządku. Woda nie jest jakaś... Ej, o nie, schowamy się. Co ona tu kombinuje? Ej, patrzcie, co ona w ogóle atakuje ludzi. Gdzie jest... Macie powiedzieć mi, gdzie mam wpuścić, słuchajcie, gdzie jest główny zawód, bo inaczej będzie po was. Ej, po was. Nie, ona ma jakiś mieczyk w ogóle. Bo jest tutaj pewnie jest główny zawór, muszę się podsalić i tutaj dam właśnie tą miksturę. Pyk, proszę bardzo, i tutaj teraz... Nie, tak, nie, Gplayka, stój! Nie pozwolę, żebyś to zrobiła. Słuchaj, ty się musisz opanować. Ja mam tutaj miksturę osłabiającą. Masz się uspokoić, bum! Rozumiesz? Słuchaj, mam tutaj miny i tak dalej. Zaraz normalnie ci tutaj pokażę. Masz tutaj, chodź do mnie. O nie. Tak, poczekaj. O nie. Dobra. O
Uwięziłem cię tutaj, uwięziłem cię, Jiplejka. Ty nad sobą nie panujesz. Ty nad sobą nie panujesz, po prostu ciebie trzeba uwięzić, rozumiesz? Okej, okay, dobra. Ja ci pokażę, słuchaj, Jiplej, będzie po tobie. Wydostałeś się z mojej super pułapki, tak? Jesteś mądry, tak, to wydostałem zobaczysz, się. Słuchaj. Jesteś moją żoną, czemu ty nic nie pamiętasz? Czemu w ogóle ty taka jesteś? Uspokój się. Zaczarował mnie normalnie Herobrine, to jest teraz mój pan i teraz go wzywaj. Herobrine, przybądź tu. Nie, ja idę szybko. Pomóż mi. Siedź tu grzecznie, Jiplejka, ja idę szybko zrobić na niego pułapkę, musimy szybko coś przygotować. Czekajcie, dobra, weźmiemy guzik, a mogę w sumie ten guzik wziąć? Słuchajcie, przydałby mi się jakiś guzik albo jakieś właśnie płytki, narzędzia. Musimy szybko zrobić pułapkę, synek tutaj coś kopał i on powiedział, że o, w ogóle tam jest jakaś skrzynia, może on mi tu przygotował. Musimy zrobić tutaj słuchajcie, tą pułapkę, także pyk, wstawić te 4 TNT i później na zakończenie mówił, że razy 20 obezwładniające. Okej, mamy tutaj to, co on nam tu w środku zostawił, jest zapalniczka, gras, słuchajcie, i płytki naciskowe, dobra, jak my to moglibyśmy wykombinować, weźmiemy tutaj kobla, postawimy i tu będzie, słuchajcie, musimy tu go w ogóle jakoś zwabić, nie, może będę go wyzywał, czy coś, zakryjemy to jeszcze dirtem i postawimy tutaj właśnie płytkę naciskową. Teraz jak ktoś tutaj stanie, to się aktywuje to TNT, słuchajcie, do tego, nie wiem, co, jak można by zwabić tutaj tego Herobrine'a, nie mam zielonego pojęcia, ustawimy może tutaj jeszcze takie właśnie pułapki, w razie co, po prostu znajdę go i zacznę go wyzywać i jakoś go tutaj zwabię, gdzie mam go tylko szukać, w sumie Jiplejka go tam, słuchajcie, wskrzeszała, moglibyśmy gdzieś go tu poszukać, bo najprawdopodobniej on gdzieś tu będzie, dobrze, że w ogóle ją powstrzymałem, gdzieś to było na trzecim piętrze i po prostu powstrzymałem ją, żeby tą ciecz dziwną wrzuciła, mam tutaj jakby co zapalniczkę i przygotowane to TNT razy 20 w razie co, na końcu. Ej, co on tam robi? Ej, Herobrine, ale ty jesteś cienki, co to było? Jaki cienia z ciebie? Co? O nie, przyciągnęło mnie. Patrz, o nie. Tak, ej, co tak, ty robisz? Właśnie, tak. To słuchaj, mnie przyciąga, ja nie mogę w ogóle się ruszyć. Ej, puść mnie. Puść mnie, przestań widzisz, już. Teraz ja będzie nie mogę... po tobie, patrz na to. Bum. Ej, ała, dobra. Ej, ty w ogóle jesteś słaby. Entity 303 jest lepszy niż ty, Herobrine. Ty w ogóle się nie umiesz atakować. Masz cienkie moce i w ogóle jesteś do niczego, szczerze powiedziawszy. Słuchaj. Przepraszam bardzo. Co ty robisz tutaj? A, chodź takie, tutaj. Takie sztuczki to... Herobrine, ja ci powiem, że w ogóle tak naprawdę ty jesteś najgorszym, jest to takim negatywnym potworem, jakiego w życiu poznałem. Dokładnie tak, ty, chodź tutaj, chodź do mnie. Będzie po tobie, słuchaj. Surówka ci się, Herobrine, rozwiązała, zobacz, surówka ci się rozwiązała na nodze. Co tu się stało? Co tu się stało? Wy to widzieliście? Ja nie mogę. A, ale mam teraz miksturę, boom, na ciebie rzucam. Mikstura na Herobrine'a. Co ty robisz? Zostałeś osłabiony i teraz TNT razy 20 odpalam i możesz się ruszyć i uciekamy. TNT razy 20, słuchajcie. Uwaga. Ja, TNT razy 20 i czy wysadziłem w ogóle Herobrine'a? Patrzcie, ja, jest! Widzieliście? Załatwiłem go, jeszcze tutaj dobijemy dynamitem, bum. Ja nie mogę, co to było? Po prostu te 4 TNT tak się połączyły, tam normalnie leciały jakieś pioruny z nieba. Normalnie nawet nie widziałem, co się dzieje, przez jakiś czas straciłem w ogóle wgląd na całą sytuację. Tak trochę zostałem sam, można powiedzieć, ogłuszony, muszę wam powiedzieć. Ale teraz chyba pokonałem Herobrine'a, czyli policja wiedziała, jak to zrobić, jak go pokonać. Mam tutaj dynamity, teraz tylko muszę zrobić coś z Jiplejką. Patrzcie, on tutaj też wpadł w te. Nie wiem, czy ona dalej na górze tam siedzi, czy nie. Nie, ale mam nadzieję, że skoro Herobrine został pokonany, to Jiplejka powinna być teraz już też w porządku, już nie powinna być opętana przez niego. Pomocy! Jiplejka! Pomocy, ratunku! Jesteś! Już! Poczekaj! Trzymaj się, wiesz co, mocno, bo będzie tutaj dynamit rzucony. Uwaga, Jiplejka! Okej, czekaj. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Uwaga! Udało się! Gdzie jesteś, Jiplejka? Dobra, uciekamy, wszystko w porządku z tobą? Tak! Wszystko w porządku, słuchaj, ale normalnie tak się źle czuł, bo po prostu ten Herobrine, on mnie opętał, normalnie nasz syn, wiesz co zrobił? Co? Nasz syn przyzwał Herobrine'a. No, jakbym nie wiedział, Jiplejka, jasne, że wiem. I w sumie rozgwikłałem tą zagadkę i wiesz co, dowiedziałem się, jak pokonać tego Herobrine'a i raz na zawsze go zwalczyliśmy. Jak się cieszę, że już z tobą wszystko w porządku. Pamiętasz, że w ogóle mnie torturowałaś i mnie niszczyłaś? Słuchaj, zrobiłeś taką pułapkę z pistonów i bum, masakra.
słuchaj, właśnie coś mi opętało i nie potrafiłam się powstrzymać, no przepraszam, słuchaj. Dobra, może pójdziemy daj mi tutaj buzi, słuchaj, na zakończenie, no idziemy do domu, słuchaj, masz ugotować tam obiad i musimy z dziećmi, słuchaj, mam nadzieję, ja nie będę na ciebie zły, bo wiem, że to nie twoja wina, Dziplejka, także idziemy, chodź, lecimy.